Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj mam dla Was, tak jak zawsze, trzy wiadomości, a z racji tego, że sezon wyścigów etapowych i wyścigów cross country ruszył już tak na 100%, no to mamy dzisiaj w sumie głównie wyniki z wyścigów. Oczywiście po komplet tych wyników zapraszam Was na naszą stronę internetową i link do wyników minionego weekendu podrzucę Wam w komentarzu albo w opisie tego filmu. W zeszłym tygodniu zapowiadałem Wam wyścig etapowy Four Islands MTB w Chorwacji, no i tam startowali Bartek Wawak i Fabian Giger w parze i też lekko uczulałem wszystkich, że mimo że są faworytami, to mogą tam ich nadszarpnąć trochę zawodnicy teamu Mitas, bo w nich jedzie Michał Kanera, który jest no, specjalistą w sumie od wyścigów etapowych. Niejednokrotnie już takie wyścigi wygrywał, zajmował w nich wysokie miejsca. No i faktycznie chyba to doświadczenie tutaj mu się bardzo przydało, bo razem ze swoim partnerem zwyciężyli właśnie w tym wyścigu przed ekipą Crossa. Drugą wiadomością z minionego weekendu i wartym do odnotowania wynikiem jest wynik Katarzyny Sołus-Miśkowicz, który odnotowała w Pucharze Słowacji, zajmując tam drugie miejsce w elicie kobiet. No i to jest bardzo dobry wynik dla Kasi, kolejne potwierdzenie jej wysokiej dyspozycji i możemy optymistycznie zerkać w przyszłość na konfrontację z czołówką światową. Mamy nadzieję na jakiś fajny wynik w jednym z pucharów świata. A teraz przeniesiemy się na chwilę do Polski, bo w Białymstoku odbyła się inauguracyjna edycja tegorocznego Pucharu Polski w cross country. W elicie kobiet wygrała Gabriela Wojtyła, a wśród mężczyzn triumfował Krzysztof Łukasik. O tym pucharze można oczywiście powiedzieć wiele, no bo nie było tam ani Mai Włoszczowskiej z naturalnych powodów, bo startowała za granicą. Tak samo nie było Marka Konwy, wspomnianej przed chwilą Kasi Sołus-Miśkowicz. No ale miejmy nadzieję, że jakby prestiż tego Pucharu Polski w końcu jakoś wśród zawodników zaistnieje. I tych naprawdę najlepszych, samych najlepszych także zobaczymy na kilku edycjach Pucharu Polski. A w dzisiejszym programie cyklicznym to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w środę. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!